Look, I don't know if I'm ready to fly solo. You gotta take the oath. I promise to do everything in my power to protect this city. Guys, I wanted to thank you, both of you. You need to lay low. Don't trust anybody, and don't take off that mask. This message is for Roxxon. The underground will stop it. They need you. A hero is just someone who doesn't give up. Your dad said that. He was right. Now it's your turn. Okay. Go be a hero, Miles. No hej, to zaiste ciekawe, a to Marvel Spider-Man Miles Morales. Po ostatniej misji pobocznej, gdzie zyskaliśmy fajny świąteczny strój, wróciliśmy do punktu wyjściowego i posłuchamy podcastu Jamesona Jamesona. Wyszło, że ich założyciel Martin Lee to szalony zamachowiec Mr. Negative. Sam wciąż wierzę w te ośrodki, ponieważ znałem May Parker, odważną kobietę, która oddała życie, by mogły one działać dalej. Zasmuciły mnie wieści, że oddział w Harlemie został podtopiony. Jest z nami Gloria, jego kierowniczka. Tak, dzięki. Można nas wesprzeć, przekazując darowiznę. Odliczę się od podatku. Świetnie. Przekażę 10% mojej tygodniówki. I połowę wypłaty Jareda. Słyszałem, że to Spider-Man odpowiada za zalanie ośrodka. Nieprawda. Spider-Man z pewnością tego nie zrobi. Pomyśl. Kto skorzysta na obniżeniu wartości nieruchomości? I muszę tu przerwać, ponieważ staramy się unikać słów, które mogą skończyć się pozwem. Nawiasem mówiąc, Spider-Mana pewnie nie stać na prawników. To nie był Spider-Man. Skończył nam się czas. Dziękuję za wizytę, Glorio. A wy pamiętajcie, że wspierając Fist, możecie zostać prawdziwymi bohaterami, nie skrywającymi się za maską. Jared wyłącz jej mikrofon, nim puści mnie z torbami. Dobra, dobra. Bierzemy ich. Musimy ich po cichu wyeliminować. Widzicie go? No tam! Ja się nie dam tak zrobić! Nie lubię walczyć z duchami. Ale musisz walczyć. Gdzie jesteś? Pokaż się! Zranić to! Nie zamiast! Znajdę cię, szczeniaku! O nie, 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 nie. Nigdy nie idziecie. Wróciłem! A teraz zatrzymaj wóz! Chodź tu. Mamy cię. Przestępstwo w strachu. Wow. Chodź tu. Musimy zatrzymać tą ciężaróweczkę. Znaczy samochodzik osobowy. Jedziemy z tym. W nowym stary. Dosyć śmieszny. Roxxon znika z sąsiedztwa, ależ to w stylu Spider-Mana. Chyba tak. Musimy jeszcze zrobić misję poboczną z Blaurera, czy jakoś tak, nie pamiętam jak się jego nazwę dokładnie wymawiało. Blauler. No dobra. Właśnie widzę ją, musimy do niej dotrzeć jak najszybciej. Dobra, jesteśmy coraz bliżej. Mamy jakieś umiejętności? Mamy. Uwalnijmy cokolwiek. Wykończenie generują 40% paska jadu. Zawsze coś, nie? Mamy to. Kiedy twój tata i ja byliśmy dziećmi, codziennie zasypialiśmy przy tym dźwięku. To dobry rytm. Dobra. Coś rytmicznego, czego tata i wujek Aaron mogli słuchać jako dzieci.
Nie mam bladego pojęcia, co to jest. Oznaczyło mi coś daleko, jakiegoś przeciwnika. Może coś mechanicznego. Patrzyłem na pociąg przed chwilą. Dzięki, ale nie musisz mnie widzieć. Nie wiem, nie mam pojęcia. Niedaleko biegnie linia metra. No wiem, że biegnie ta linia metra, ale próbowałem skanować i nie mogę. Nie tędy! Nigdzie nie ma kina. Mam. Udało się. Ach, pewnie. To dobrze od początku myśleliśmy. Nie wiesz, że twój tata i ja wyrastaliśmy w tej okolicy. Dopiero w liceum przeprowadziliśmy się na Brooklyn. I słuchaj, stukotu kół i zgrzytu przy hamowaniu przypominają mi się nasze nocne rozmowy. Głównie o tym, kim mieliśmy zostać w przyszłości. Ja chciałem być kosmitą. Mój tacie się zmieniało. Teraz planował zostać lekarzem, teraz strażakiem, pracownikiem socjalnym. Ale zawsze pomagać ludziom. Tak, taki właśnie był. Nie tyle tego wszystkiego, my przegrywamy tak o po prostu w ostatniej chwili. Chyba to głośno. Trzeba być szybszym. Chyba to po prostu w tempie światła. Nie znajdziecie mnie. Nie pozwolę wam dzisiaj mnie znaleźć. Mam cię. Podobało mi się. Cześć, chłopaki. Co to było? Było blisko.
Nie mogą nas tym razem wykryć. Wiedziałem, że się uda. Większego mamy z głowy. Zaczęły się sprawy po tym, jak zaatakowali demony. Gdy pojawił się oddech diabła, rozchorowało się tylu członków Undergroundu, że musieli się wycofać. Demony zniknęły, gdy mi poszedł siedzieć. Tak, Underground przejął ich teren bez walki. Nie ma tu żadnej sensacji. Sensacji, jak to poważnie brzmi. Trzeba przeżyć. Pusto! Uważajcie, mamy towarzystwo! Spider-Man wygrywa! Wszyscy na górę! Szybko! Ups. Uwielbiam polowanie. Pa, pa! Wszystkim może i nie. Mam coś dla ciebie. Wow. I co mi zrobisz? Jesteś sam, tam to ja. Nie wierzę w to, dobra. Uznajmy, że było cięcie i nie było tego. Tej gry akurat nie było. To było cięcie. Dobra, jedziemy z tym. Szybko, szybko, bum, bum, bum. Nie mamy czasu. Nie będziesz sprawiać problemów. Szybkie ruchy. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Skąd wiesz, że to Spider-Man? Mam cię. Hej, chwila przerwy. Nie, siedzisz tu. Hej, Danika, jak potoczyły się sprawy po tym, jak zaatakowali demony? Gdy pojawił się oddech diabła, rozchorowało się tylu członków Undergroundu, że musieli się wycofać. Demony zniknęły, gdy Lee poszedł siedzieć! Tak! Underground przejął ich teren bez walki.
nie ma tu żadnej sensacji. Tak łatwo mnie nie dostaniecie. Blisko. Nie boisz się? Zostanie ci ślad. Niech ktoś zajrzy do Adama. On już nie zajrzy. Zajmę się tym. Leży jak głowę. Spider-Man wciąż tu jest! Po czym stwierdzasz? Po tym, że dostajecie manto, czy po tym, że znikają wam ludzie? Nie wtrącaj się, Spider-Manie! Chodźcie tu. Potrzebuję więcej. No, już nie się nie później. Dawać. No, jeszcze ty zostałeś do kupy. Czas nas jest. Dobra, pora wyłączyć zagłuszacz. Rozejrzyjmy się. Może zacznę od tych wystających kabli. Mamy cię. Rzeczy demonów. Muszę wyłączyć zagłuszacz. Miecz i tarcza na niewiele by się zdały w walce z dzisiejszym undergroundem. Chyba nie. Ta... Wolę moją maskę. Dobra, wyłączmy to. Hej, kryjówka już się nie ukryje. Super, to daję znać Glidom. I biorę się za opisywanie konfliktu między Undergroundem a demonami. Dzięki, Spider-Manie. Dobra, to spadam. Ukończyliśmy kryjówkę Undergroundu. Posprawdzajmy jeszcze te dźwięki. Hej, interesowałam się kryjówkami, które zlikwidowałeś. W tych rejonach jest teraz znacznie mniej przestępstw i zbirów z bronią. Tinkerer wciąż stanowi problem, ale szeregi Undergroundu stopniały. To też twoja zasługa, a twój podcast pomoże jeszcze bardziej. Jak będziesz czegoś potrzebował, znaczy nie ratunku, tylko przerwy od walki, napisz do mnie. Znam kawiarnię z przepyszną maską. Wyobrażam sobie siebie w masce w kawiarni. Dziwaczne. Ale i czadome, nie? To pa. Mógłbyś zdjąć maski i ujawnić swoją tożsamość. Jakbyś tak wszystkim mówisz. Często przesiadywałem tu z twoim tatą. Słuchaliśmy dźwięku, który budził do życia całą stację. Słyszę w remizie. Słyszę właśnie. Mamy. Super. To właśnie tutaj twój tata postanowił, że zostanie Gliną. Mówił mu, że jest zbyt wyluzowany na tę robotę. Ale on uparł się, że będzie zmieniał świat na lepsze. I umarł. Udało ci się wiele naprawić, tato. Mnie też się uda. Odbiło mi, czy byłeś niewidzialny? To pomysł twojego taty. Szukasz czegoś, co zawsze jest w tym parku. Ciche w pojedynkę, głośne w grupie. Głośne w grupie. Czyli gołem.
O kurde, kaszel mnie złapał jakimś cudem. Nagraj. Jak tata to nagrał? Był zaklinaczem gołębi? Było dawno temu, jeszcze przed liceum. Bawiliśmy się w parku i ktoś upuścił hot doga. Oczywiście zaraz zleciała się chmara gołębi. Tata nagle stanął jak wryty. Powiedział, a on słyszy muzyka. Następnego dnia chodziliśmy po całym Manhattanie i czailiśmy, tak jak ty teraz. Pamiętam, jak uczyli mnie tworzyć sample. Wujek Aaron miał sprzęt, a tata zmysł muzyczny. Sample. Dobra, tu jest skrytka undergroundu jeszcze gdzieś. Na górze? Na budynku? Nie. Może tędy droga? Tak, tędy. Bierzemy to. U mnie te zapasy. Wiedziałem. Wciąż nie możecie mi darować, że wykurzyłem was i Stower! Ciekawe, czy nadal tam będą. Ty, gdzie to było? Przepraszam! Przechodzi Spider-Man! Hej, Dani Fani! W ciągu ostatnich paru tygodni Harlem nawiedziła seria nieszczęść, by wspomnieć choćby atak na park CJ Walk. Spider-Man stanął w obronie dzielnicy, ale nie był sam. Rozmawiam z Gankiem Lee z Harlemu, który pomógł Spider-Manowi ocalić okolice. Cieszę się, że mogłem pomóc ludziom. Zwłaszcza, że jak się okazało, za wszystkim stał Wilson Fisk. To ważny krok w mojej karierze. I w karierze Spidermana. Nie wątpię. Jak odkryliście ten spisek? Rozmawiając z mieszkańcami dzielnicy. Pomagają sobie nawzajem, dzięki czemu nam łatwiej było pomóc im. Theo, Caleb, Camilla, Hayley, Steph, Gloria. Jeśli słuchacie, wielkie dzięki. Rozmawiałam z kuratorem sądowym Wilsona Fiska, który pod... Mino! Wróć! Jesteś silniejszy niż tam! Ale mocniej kopię. Nie ma szans, chłopcze! No, jesteście standardowymi przestępcami. Nie żyj! Także... Wy jesteście piekuszem. Nic nie znaczycie. Dobra, koniec sam! Zmów paciorek! Papa! Obym was więcej nie przyłapał na czymś takim! Mhm. No? Zabrzmiało nieźle. No dobra. Przestępstwa to już chyba mamy większość. No. To gorący okres dla Fist. Powinienem pomagać jak tylko mogę. Bierzemy się za to. Daleko to jest? Dobra, no. Zobaczymy. No, jeszcze dalej niż myślałem, że to jest. Kuźwa. Tu. Kurde, żebym pośpieszył się trochę. No, bliżej nie będzie.
gdzie dokładnie lecimy. My lecimy aż w tą część miasta, czemu aż na sam koniec tam poleciałem? Nie mam bladego pojęcia. Dawaj w Miles, bujaj się. Pograliśmy trochę tym kostiumem, czas go zmienić. Bo ja z takim fanem tych kostiumów nie jestem. Dawajmy tego. No dobra. Jedziemy w nowym kostiumie. W kolejnym. Robi wrażenie. Aż wejdziemy do trybu foto. Uwaga. Tryb fotograficzny. Ustawimy się ładnie. Nachylimy. Ładnie. No dobra. Pole widzenia musimy rozjaśnić ogólnie. Damy ogniskowy ładnie. I przysłonę damy na maksa. Pokażcie mi ogniskową. O, nie, tak nie chcemy. Nie. Jedna ogniskowa wystarczy, albo żadna najlepiej. Jaki filtr tu dać? Filtr. Nie. O, ewo, jak ładnie. Rybie oko. Dobra, wróćmy do normalnego. Albo nie będzie ten. Winetta. No dobra. Światło możemy nawet ustawić. Dajmy trochę niebieskiego. Intensywność. Za duża. Ale taka może być. Światło 2. Żeby było w miarę ładnie, nie? Dajmy w zieleń trochę. Dajmy jakąś ramkę fajną. Ale fajna ramka, dobra. Niech z tym lecimy. Potracimy czas.
tak tylko wam pokazuję, jak działa też tryb fotograficzny w tej grze. Jakie ramki mogą być. Tak dla tych ciekawych, dla tych zaiste ciekawych. Jedziemy. To ten wolontariusz prosił o pomoc. Ja się cieszę, że cię widzę, Spidey. Już się za to bierzemy. Podobno macie jakieś problemy ze zbiórką zabawek. Cześć, Spider-Manie. Jestem sam. Gdy ostatnio sprawdzałem, brakowało nam kilkuset. Myślisz, że ktoś je ukradł? Nie wiem, ale dzisiaj jeździć i odbierać zabawki miały dwie ciężarówki, a według naszych przekaźników GPS są trzy. Coś jest nie tak. Chyba zbadamy ktoś się to pod was podszywa. Ale skąd mam wiedzieć, która to ciężarówka? Jeśli uda ci się sprawdzić numery tablic, będziemy wiedzieć, która jest lewa. Możecie na mnie liczyć. Ganki, są trzy ciężarówki FIST w mieście. Jedna z nich jest lewa. Przydałaby się pomoc. Mógłbyś zrobić zdjęcie tablic rejestracyjnych kamerą w swoim kostiumie, a ja porównam je z bazą danych skradzionych aut. Spróbuj z tą ciężarówką. To działa! Dobra, dostałem z FIST lokalizację ciężarówek. Powinieneś je już widzieć. Sfotografuj numery, a ja poszukam ich w bazie danych. Stary, jesteś wielki. Widzę. Czekaj. Aha, tu. Dobra, widzę. Muszę odzyskać te zabawki dla dzieciaków. Kurczę, nie ma to jak świąteczny stres. Już po zimie w sumie, ale... Kończymy to pomału. Jedna jest. Teraz tylko cyknąć numery. A, zapomniałem. To na nic. Zdjęcie musi być wyraźne. Dobra, szukam numeru. To nie nasz złodziej. Próbuj dalej. Pewnie ostatni będzie złodziejem. Idę w lewo, to pójdę tym razem w prawo. Gdyby normalnie bym poszedł tam w lewo, to pójdę w prawo, zobaczymy. Jedziemy z tym. Muszę zrobić zdjęcie z bliska. Dobra, szukam numeru. Bingo, śledź te ciężarówki. O, jednak nie. Słuchaj, chodzi mi o to, żebyś nie robił ze mnie idiotu przy Joe, okej? On kieruje to. Zabawek? Dzieciaki nie poprosili tu czynić. Ej, ja nie dostawałem prezentu, a wyszedłem. Jasne. Na ludzi. Okradasz. Wygląda na to, że ta kradzież zabawek to część jakiejś umowy. A ten Joe wszystkim kieruje. Tylko jak go znaleźć? Jeśli uda ci się zrobić zdjęcie twarzy, przepuszczę ją przez specjalny program. Może coś znajdzie. Okej. Chyba muszę użyć kamuflażu, żeby podejść bliżej. Super! Sprawdzam zdjęcie. Ten jest czysty. Ale ładna fotka. No dobra. Dobra, sprawdzam policyjną bazę danych. Nie, Bogu ducha winien. Następny. Ty będziesz winny? Brzydki jesteś. Porównuję z bazą danych. Moment. Ten nie był notowany. Próbuj dalej. A, serio. Ale ten już jest. Sprawdzam zdjęcie. To nasz Joe. Za nim. Joe! Jadą kupcy! Niczego nie dotykaj! Zaraz będę! To pewnie kupcy. Jak będą wszyscy razem, zlikwidujesz cały ten interes. Przejdźmy do rzeczy. Dostaniecie najlepsze zabawy. Pragniecie dzieciom zabawki? Chcecie się znaleźć na szczycie mojej listy łotrów do sklepania? Jesteś mniejszy! Lepiej na się... Świąteczny nastrój się wam nie udzielił! Koniec zabawy.
teraz zajrzyj do ciężarówki i sprawdź, czy są zabawki. Oby były, oby były. Ło. Łapy precz od towaru! Chodź to! Gangster, znalazłem zabawki! Zostaję jeszcze tylko maluder! Super! Dobra robota! Zajmij się sobą, ty mały koju! To nie zabierajcie zabawek małym dzieciom. Pełen świątecznej radości! Ło! Co to było? On nie dostał, ale dostał. No. I super, zabawki uratowane. Hej, Sam. Znalazłem zabawki. Wysyłam ci lokalizację, ale są bezpieczne w dokach w Midtown. Ach, bardzo się cieszę. Już tam jadę. Nie wiem, jak ci dziękować, Spider-Manie. Uratowałeś święta wielu dzieci. Nie spuszczę już tych zabawek z oczu. Nie ma za co, Sam. Życzę ci wesołych świąt. I właśnie takim akcentem zakończymy ten odcinek. Nie ma to jak powstrzymać gang złodziei zabawek i uratować święta dla dzieci. Zgadza się, ale nie zrobiłbym tego bez ciebie, stary. Dobra, wepchnijmy się na górę i zakończmy nasz dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć. Chciałbym odnieść się do plotek krążących po najróżniejszych przybytkach w naszym mieście, wedle których Wilson Fisk próbuje zdestabilizować Harlem, by łatwo i tanio pozyskać nieruchomości. I to z zakrat! Wiecie, że nie jestem fanem teorii spiskowych. Jeśli jest na to wszystko jakiś dowód, pierwszy posypię głowę popiołem. Jednak do tego czasu powtarzanie bezpodstawnych, oszczerczych bredni nie służy niczemu dobremu. Prędzej spodziewałbym się takiego zachowania po naszym kochanym Spider-Manie, który, jak kilka osób mi powiedziało, lubi destabilizować swoją dzielnicę, ponieważ dzięki temu rośnie przestępczość, a on sam może błyszczeć w świetle reflektorów. Uważajmy zatem na to, co mówimy i trzymajmy się faktów, dobrze?